Odkryj swój potencjał. Nie urodziłeś się po to, by męczyło cię to, co w życiu robisz. Pod takim hasłem odbędzie się kolejny odcinek Determination z naszym gościem specjalnym, Katarzyną Ostasz. Ale kim jest Kasia, o tym za chwilę i za chwilę też Kasia się z nami przywita. Zapewne oglądasz to jako powtórkę, więc bardzo proszę cię o to, napisz nam poniżej w komentarzu, jaki jest u ciebie dzisiaj dzień. My nadajemy w środę, napisz również, skąd nadajesz. Ja z Wrocławia, Katarzyna, Dublin, Irlandia. Możesz również dać znać, czy oglądasz nas pierwszy raz. To jest dla nas ważne. Jeżeli jesteś pierwszy raz, napisz hashtag pierwszy raz. Jeżeli kolejny, to napisz hashtag kolejny raz. Ja się nazywam Damian Terka. Jestem twórcą i prowadzącym Facebook Show Determination, do którego zapraszam indywidualności. Ludzi, którzy zmieniają świat, którzy myślą, działają inaczej, a tym, co robią, inspirują nas do zmian. I ja głęboko wierzę, że ciebie to też dzisiejsza ta rozmowa zainspiruje. I w momencie, gdy poczujesz, że to, co Kasia mówi, to, co mówię ja, to, o czym rozmawiamy, rezonuje z tobą, to naciśnij ten przycisk poniżej udostępnij i zaproś wielu znajomych do tego, aby poznali Katarzynę, poznali, czym jest metoda Silva, dowiedzieli się, jak odkrywać własny potencjał, być może i poznali ciebie. Tak, witaj się z nami w komentarzu. Jest z nami już pierwsza, widzę tutaj, o, poczekajcie. Aga. Aga, Agnes, pozdrawiamy Agnieszkę. Dajcie nam znać, skąd nas oglądacie. A ja już za chwilę oddam głos naszemu gościowi specjalnemu. Zanim do tego dojdzie, to jeszcze każdego, również naszego gościa specjalnego, poproszę o to, aby sprawdzić, czy jesteśmy na żywo. Czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. I po to, żeby napisać, albo przede wszystkim podać dalej tego live'a. Dobrze, moi drodzy. Powiem wam tak, że dla najbardziej aktywnych osób dzisiaj nasz gość przeznaczył nagrody. Katarzyna przeznaczyła nagrody dla wszystkich, a dla dwóch najbardziej aktywnych osób, które będą się tu udzielały w tych komentarzach, które podadzą dalej, będzie niespodzianka, jaka powiem za chwilę, bądź w dalszej części programu. Witajcie się z nami, sprawdzę sam, upewnię się, ile tutaj nas i jak to wygląda. Katarzyno, czy nas dobrze widać, dobrze słychać? Tak, zdecydowanie. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Damian, dzięki za przemiły wstęp. Katarzyno, witaj w Determination. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas, bo wiemy, jak busy jesteś tam w tej Irlandii. Czas, żeby znaleźć, no trzeba trochę nad tym popracować, nad kalendarzem, nad wszystkim, ale jesteś coachem. Zaraz powiem, kim jesteś wszystkim. Także tutaj tylko sprawdzę jeszcze, czy wszystko ładnie słychać, ładnie widać. Ile osób nas to ogląda, jak to wygląda, ponieważ ta nowa wersja BeLive'a tutaj nie pokazuje na chwilę obecną. Natomiast Katarzyno, stay tuned, ja zaraz tutaj będę pokazywał. Public, host, public, sprawdzamy. Będę również mówił o tym, o potencjale, ale będzie rozmowa dzisiaj o potencjale. Dobrze, Katarzyno, ty tam widzisz, jesteśmy? Tak, ja się nie widzę, widzę też pierwsze komentarze, także wszystkim widzę, tak jest. Świetnie, więc ja będę musiał patrzeć chyba na Facebooka, na nasze komentarze. Jest już 7 osób, proszę bardzo. Lecą, super. Jest Joanna Michułka, mówi witajcie, Anna Awszar, witajcie, Aga Agnes, witajcie. Czemu ja widzę tylko, o jest, witam, powieramy. Są komentarze ze spóźnionym zapłonem. Dobrze, super. Moi drodzy, dla tych, którzy nie znają Katarzyny, jeszcze nie udostępnili, to już udostępniają. Kim jest Katarzyna? Katarzyna Ostasz na co dzień pomaga ludziom przekuwać ciekawe pomysły w stabilne biznesy stacjonarne, jak i biznesy online. Uwaga, ucząc przy tym żyć pełnią życia. Tak jest. Mało tego. Katarzyna znana jest z tego, że realizuje swój potencjał, ale pomaga też innym w realizacji ich potencjału na wielu płaszczyznach życia. Jest certyfikowaną trenerką światowej sławy programu metody Silva, o której będziemy również mówić. Uczy społeczność zamieszkałą w Irlandii bycia efektywnym poprzez praktykę medytacji dynamicznej Silva Method, będziemy o tym mówić, oraz pomaga Polonii na całym świecie. Ja już o tym wiem, bo też tego doświadczyłem. Pomaga realizować potencjał na płaszczyznach prywatnej i zawodowej. Dwie strony internetowe silvamethod.dadai.ie, awesomeness.ie, o tym będziemy mówić. Moi drodzy, Kasia realizuje siebie, realizuje swój potencjał, realizuje swój biznes, pomaga innym tym samym. Czy ma supermoce? O tym dowiemy się za chwilę. Ja przywitam się z wami. Katarzyno, witaj w Determination. Dziękuję jeszcze raz, że się zgodziłaś być.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Halo, halo, Irlandia. Jeżeli jesteście z Irlandii, dajcie znać poniżej Irlandia. Jeżeli jesteście z Polski, dajcie znać Polska i jakie miasto. Ależ też wszyscy w Dublinie znają Kasię. No. Bez przesady, nie wiem, kto to napisał, ale dziękuję. Napisała to Joanna Michuka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Joannę. Dobrze, Katarzyno, po tym krótkim wstępie, bardzo się cieszę, że jesteś. Chciałbym, abyś na początku powiedziała nam, kim jest Katarzyna Ostasz, ale uwaga, określiła siebie w trzech słowach, tylko trzema słowami. O kurczę, w trzech słowach mam trzy słowa. Określić. Kim jest Katarzyna Ostasz? Które najbardziej mi określają. Które ci określają, no. No słuchaj, skoro rozmawiamy o potencjale, to powiem, że jest to dziewczyna z ogromnym potencjałem. Jest to dziewczyna, która żyje świadomie, czyli świadomość pewnie byłaby moim drugim słowem. No i wiesz, ja tak od 6 lat robię wszystkie rzeczy, które są awesome, to jest moja firma Awesomeness, więc myślę sobie, że jestem awesome, mam wokół siebie ludzi awesome, mój biznes jest awesome i to, co szerzę, jest po prostu super awesome, czyli takie wspaniałe, niesamowite, więc to chyba trzy słowa, potencjał, świadomość i awesomeness. Awesome, czyli niesamowicie, awesomeness, niesamowita kobieta, świetnie, czyli mamy te trzy słowa i teraz potencjał. Może tak, zanim przejdziemy do tego potencjału, to mam tak sobie rozpisałem, ponieważ nie wszyscy rozumieją. Tyle teraz się mówi o tym potencjale, jest głośno, tak. potencjał. Tak. Zanim to zrobimy, to może przywitajmy się z naszymi jeszcze gośćmi, bo dochodzi coraz więcej osób. Oczywiście, jeżeli pozwolisz. Super. Dorota Benczejk, witamy cię serdecznie, Doroto. Agnes Aga napisała w Galway, też Kasię znamy. O no, proszę, Irlandii. Dziękuję. Joanna Michułka, Irlandia, Anna Afshar, Irlandia, Ennis, County Clare, Di Pawlicki napisał Niemcy, pozdrawiamy Niemcy, świetnie, tak, Ania napisała, ma super moce, także jest wiele osób z nami, cieszę się, możecie zadawać pytania, oczywiście nawet jeżeli oglądacie to jako powtórkę, wiem, że tutaj jesteś na żywo, ale wy, którzy oglądacie jako powtórkę, możecie zadawać pytania do Kasi o potencjale, o tym, o czym chcecie. Teraz jest ten moment. A ja bym chciał, Katarzyno, zapytać tak ogólnie, bardziej filozoficznie na początku, skąd pomysł realizowania potencjału się wziął i co to tak naprawdę znaczy? Wiesz, jeśli chodzi o ten potencjał, to zacznę od tego, że jestem teraz właśnie w trakcie kampanii sprzedaży kursu online Poznaj swoją moc, który jest na temat potencjału. I wiesz, ten potencjał ja odkrywałam u siebie tak naprawdę naturalnie na drodze inspiracji od zawsze. Kiedy przygotowywałam tę kampanię, zdałam sobie sprawę z tego, że ja naprawdę od zawsze, od tak naprawdę dziewczynki w klasie w szkole podstawowej ten potencjał zawsze już realizowałam, choć o dziwo, jakbyś zapytał się mojej mamy i moją osobę z lat takich, wiesz, 3-4 lata, to byłam dziewczynką bardzo nieśmiałą, choć gdzieś tam chowałam się za spódnicę mojej mamy, szczególnie przed dwoma sąsiadami na podwórku, mama musiała mnie zabierać do domu, bo był wielki ryk i płacz, więc powiem ci, że było nieciekawie. Natomiast chyba miłość moich rodziców i jakiś taki pewnie odpowiedni sposób komunikacji zrobiły ze mnie osobę, która rzeczywiście no dość szybko zaczęła ten potencjał w sobie realizować, bo wiesz, jakieś liczne apele szkolne, przewodniczące klasy, jakieś tam, wiesz, zastępstwa przewodniczących w różnego rodzaju szkołach średnich. Ja bardzo dużo działałam w organizacji studenckiej ISEC. Mam takie poczucie, że zawsze, wiesz, gdzieś tam starałam się być odważna, przedsiębiorcza. Do dzisiaj lubię podejmować ryzyko i ja zawsze ten swój potencjał budowałam na drodze inspiracji. Ja nie czekałam do tego momentu, kiedy miałam nóż pod gardłem, tak przysłowiowo mówiąc, prawda? I gdzie bardzo często wtedy budzimy się i mówimy, o kurczę, no to warto ten mój potencjał w końcu odkryć i zmienić coś w swoim życiu. Tylko gdzieś naturalnie przychodziły do mnie takie momenty, że ja po prostu korzystałam z okazji, że chciałam skorzystać z tej okazji. I wiesz, i tak dzisiaj opowiadam nieraz przy kawie znajomym czy potencjalnym klientom, jak rozmawiam z nimi w trakcie konsultacji, że
Ja naprawdę dużo zrobiłam, bo ja i na studiach pracowałam w lokalnej telewizji i wyjechałam pierwsza z rodziny za ocean, żeby zarobić pierwsze dolary i wiesz, mieć tam na przykład na sprzęt narciarski. Bardzo dużo rzeczy robiłam, jakoś tak podejmowałam ryzyko, moja mama mnie na lotniskach w łzach żegnała, czy ja na pewno do niej z tej Ameryki wrócę, a ja mówię, mamo, tak, wszystko jest w porządku, wrócę do ciebie. Więc odpowiadając na pierwszą część twojego pytania, ten swój potencjał ja naturalnie odkrywałam na drodze inspiracji. No ale wiesz, przyszedł taki moment w moim życiu, że zdałam sobie sprawę z tego, że kurczę, no tak jakoś fajnie mi idzie z tym potencjałem, więc fajnie byłoby się przyjrzeć jednostce ludzkiej, no i trochę dowiedzieć się na temat tego potencjału i jak my działamy jako ludzie z perspektywy takiej profesjonalnej. No i tutaj rzeczywiście odbyłam różnego rodzaju studia, zdobyłam akredytowany dyplom coacha, potem oczywiście przyszła certyfikacja bycia trenerem metody Silwy, o czym też z tego, co mówiłeś, będziemy rozmawiać. No i jakoś tak to wszystko się złożyło do kupy, że od 5 lat, już trochę więcej, pomagam ludziom, przede wszystkim Polonii na całym świecie, ale też i społeczności irlandzkiej i nie tylko irlandzkiej, bo oczywiście wiemy, że w Dublinie mieszka mieszanka etniczna, narodowa i kulturowa z całego świata. Pomagam im właśnie poprzez różnego rodzaju techniki i narzędzia ten potencjał odkrywać. Natomiast czym jest potencjał, Damian? No ja jestem taką osobą, która nie lubi przytaczać definicji książkowych za bardzo, więc ujmę to swoimi słowami. Najlepiej. Tak, więc myślę sobie, że potencjał to jest coś unikatowego, co posiada każdy z nas. Jest to coś oryginalnego, co, uwaga, wyróżnia nas od drugiego człowieka. I ja dzisiaj chcę tu głośno powiedzieć, że każdy z nas ma coś, co wyróżnia nas od drugiego człowieka. I każdy z nas robi coś lepiej od drugiego człowieka. I to jest niesamowite. I wiesz, ja jestem taka, aż widzisz, pełna emocji, bo bardzo wielu ludzi nie wykorzystuje swojego potencjału w pełni. I dzisiaj przewodni motyw tego naszego life'a jest taki, że my przecież nie urodziliśmy się po to, żeby, no, żeby tego potencjału nie wykorzystywać. My chcemy żyć pełnią życia, my chcemy iść do przodu i nie zawsze za pierwszym razem wdrapiemy się na ten Mount Everest, ale krok po kroku, za pomocą znajomości pewnego procesu, właśnie będziemy powoli na ten Mount Everest się wspinać. Mhm. Bardzo dziękuję za tą jakże rozległą odpowiedź. Już poznaliśmy troszkę twojej historii, skąd to się u ciebie wzięło, no i jak ważne jest to odkrywanie potencjału. Katarzyna Bacińska napisała, się spóźniło, witam serdecznie. Katarzyno, dopiero zaczęliśmy, także bardzo witamy cię serdecznie. Monika Sierazan pozdrawia nas, witaj Moniko, Monika z Galway, także psz, piąteczka. Jest Joanna Michułka napisała, uwaga, Kasia cudownie pomaga innym odkryć swój potencjał. Dzięki niej zaczęłam robić to, co kocham i tak powstała Przebojowa Polka. Mega, bo Joanna ma swój kanał na YouTubie Przebojowa Polka, gdzie też prowadzi wywiady, właśnie takie inspirujące rozmowy z fantastycznymi kobietami. No to jak jeszcze o Joasi rozmawiamy, to pozwolisz, że zademonstruję jej piękną biżuterię, czyli też realizuje się właśnie w taki sposób, że jest właścicielką przepięknej biżuterii. Jowa, mam tutaj na sobie, także pokażę, proszę, zademonstruję, zrobimy trochę reklamy. Tak jest, tak, lokowanie produktu. Tak jest. Słuchajcie, to są sponsorzy, także wiecie, nie? Dobrze, Katarzyno, bardzo dziękuję. Dla was oczywiście, wszystkich widzów, którzy będą tu aktywni dzisiaj, będą niespodzianki, zobaczycie wiadomości, którą otrzymacie z fanpage'a Damian Terka Determination, dostaniecie instrukcję, tak, ci, którzy oglądają dzisiaj, bo będą 3 dni na to, a czyli zacznijcie to od jutra. Będą instrukcje, co trzeba zrobić, aby otrzymać fantastyczną niespodziankę od Katarzyny. Ta instrukcja jest w wiadomości, a będzie to zniżka, znaczna zniżka i tylko 100 takich kodów będzie wygenerowanych dla najbardziej aktywnych osób. Zniżka na, Katarzyno? No na mój ukochany kurs online, moje trzecie, tylko że wirtualne dziecko, które tak naprawdę dzisiaj kończy swoją kampanię, więc ci wszyscy, co będą może chcieli po tej naszej rozmowie być posiadaczami kursu online, to jeszcze go dostaną w cenie promocyjnej, natomiast jutro będzie już wielka niespodzianka i kto zechce napisać w komentarzu właśnie to, co Damian powiedział, no to będzie mógł też jeszcze z bardzo fajnej zniżki na kurs skorzystać, tylko w czwartek i w piątek.
A co Damian powiedział? Powiedział, żebyście cokolwiek pisali. Zadawali pytania, rozmawiali tak. z nami, byli aktywni i Messenger wyśle wam automatycznie, dostaniecie wiadomość od bot. Mój bot nazywa się DT. Możecie z nim rozmawiać. Hello DT. A wyśle wam fajną wiadomość, co trzeba zrobić, aby otrzymać dostęp do tej niesamowitej zniżki. Ale do tego przejdziemy później. Dobrze, Katarzyno. Dlaczego tak bardzo boimy się chcieć więcej? No wiesz, są dwie najbardziej popularne mi odpowiedzi. Przede wszystkim pierwsza odpowiedź jest taka, że boimy się opinii niestety drugiego człowieka, dlatego też ten potencjał nie jest w pełni realizowany. A wiesz, druga sprawa jest taka, że my się boimy dlatego, bo sami sobie szkodzimy poprzez wszelkiego rodzaju limitacje i ograniczenia, które mamy na temat siebie w głowie i znowu, mówię tutaj głośno, które są bardzo często nieprawdziwe, fejkowe i nabyte. Są nabyte przez środowisko, w którym żyliśmy i jako dzieci gdzieś tam ktoś nas, prawda, narzucał, wrzucał do naszej głowy pewnego rodzaju sformułowania i my tak idziemy z tymi przekonaniami, z tymi limitacjami przez świat i jako ludzie dorośli czasami się budzimy, czasami się nie budzimy, albo budzimy się wtedy, kiedy już jest za późno. Więc myślę sobie, że to są takie, wiesz, dwie przyczyny, dwie odpowiedzi, że my rzeczywiście nie chcemy, albo tak jak powiedziałeś, boimy się tego potencjału w sobie odkrywać. To są moje dwie najbardziej popularne odpowiedzi, kiedy ja rozmawiam z ludźmi, jeśli chodzi o zmianę ich życia. Czyli ja tutaj bardziej tak odczułem to, że boimy się opinii innych, tak? To jest coś, co rezonuje z wieloma ludźmi. Bardzo. Wiele osób blokuje jednak. A co oni powiedzą, a co powie moja rodzina, a jak zareagują. Wiem, że to stoi w tyle głowy, ale mi się wydaje, że wielkim blokadą często jesteśmy my sami. Dokładnie tak. To już to też to, że sobie wmawiamy, że ktoś coś o nas powie, ale też to, że myślimy, że się nie nadamy, że nie mamy tego potencjału, więc jak odkryć ten potencjał w sobie? Ale też tu tak jakby dwuczłonowe mi się nasuwa pytanie. Ja tu mam kilka stworzonych, ale tu tak fajnie mi teraz nasunęło się do głowy, bo po czym poznać, że to jest ten nasz potencjał? Może w ten sposób. O, skąd ja mam wiedzieć, że to jest to? Tak, super. Wiesz, potencjał, to tak jak powiedziałam, to jest to coś unikatowego, co nosi w każdy z nas, ale potencjał to przede wszystkim nasze mocne strony, nasze talenty, wiesz, nasze takie kompetencje, naturalne predyspozycje, co wyróżniają nas od innych, więc każdy z nas, nawet jako dziecko, wie, w czym ma lepsze predyspozycje do wykonywania czegoś. Wiesz, dzisiaj podam taką swoją prywatną historię, byłam na zebraniu swojego syna w szkole i wiesz, tylko utwierdziłam się w przekonaniu, że rzeczywiście to, co ja obserwuję u niego i to, jak on się rozwija, zostało potwierdzone przez panią nauczycielkę. I on sam też wie, że on jest na przykład w jakichś tam dziedzinach, prawda, może nie lepszy, ale że łatwiej mu pewnego rodzaju rzeczy przychodzą. Więc potencjał czujemy w sobie intuicyjnie. Ja dzisiaj też trochę pewnie silwowo będę mówiła o tej intuicji, ale to się czuje, wiesz, jako dziecko my chcemy bardzo często coś robić, tak? Naturalnie to robimy i mamy te naturalne predyspozycje, więc bardzo często właśnie, kiedy rozmawiamy o potencjale, ja odnoszę się do tego momentu dzieciństwa, ponieważ no my wtedy nie jesteśmy jeszcze, wiesz, naruszeni różnego rodzaju zakazami, nakazami, konformizmem, jesteśmy naturalni, jesteśmy autentyczni i my naprawdę na takiej naturalnej drodze pokazujemy te swoje predyspozycje, talenty, mocne strony. Więc myślę sobie, że w taki sposób najłatwiej odkryć swój potencjał. Wiesz, ja też dzisiaj tutaj nie chcę za dużo sprzedawać i mówić, że ja pomagam ludziom odkrywać potencjał, ale rzeczywiście tak jest, że poprzez ten aspekt, obszar coachingu, mentoringu, no i tej mojej metody Silwy, ja mam kieszenie wypchane narzędziami, metodami i technikami, które pozwalają nam odkryć ten potencjał. Natomiast jak miałabym dzisiaj naszym gościom i słuchaczom powiedzieć jak najłatwiej, wydaje mi się, że taka chwila refleksji, przyjrzeniu się to, co sprawia mi przyjemność, prawda, w tym, czym jestem dobry, jakie mam mocne strony, w czym realizuję się w taki sposób, że robię to naturalnie i łatwo. To by były moje wskazówki odnośnie tego, jak przyjrzeć się temu swojemu potencjałowi. I zapytałeś się mnie jeszcze, jakie są korzyści odkrycia swojego potencjału, dobrze pamiętam? No tak, jakby po czym poznać, że to jest to, tak? I dlaczego właśnie warto, czyli właśnie jakie korzyści? Tak, no wiesz, warto dlatego, że jeżeli ja wiem, jakie mam w sobie mocne strony, no to ja wiem, w jakich obszarach życia mogę się realizować.
Widzisz, Damian, zarówno ty, jak i ja jesteśmy właścicielami firm i ty znasz swoje mocne strony, nawiążę to tutaj do ciebie, prawda? I wiesz, że twoją mocną stroną i taką naturalnością jest to, żeby pokazać się ludziom, zaprosić gościa, nagrać wideo, jesteś, daje ci to ogromne pole satysfakcji, czujesz ogromną przyjemność, prawda? Dokładnie. U mnie akurat ten aspekt też będzie mocną stroną. Ja się śmieję, że jestem chyba uzależniona od takiej adrenaliny, wiesz, bycia z ludźmi na żywo, tworzę webinary na żywo, prowadzę szkolenia na żywo. Wiesz, nie ma dla mnie trudności, żeby włączyć się tak jak ty dzisiaj na live i powiedzieć o swojej ofercie, czy zaprosić też gościa, czy powiedzieć coś merytorycznego i wartościowego. I ja w taki sposób buduję swoją firmę, znam swoje mocne strony, znam swoje talenty i na tym przede wszystkim opieram swoje funkcjonowanie firmy. Ale wiesz, to nie tylko nawet chodzi o nas, to też chodzi o społeczność, w której my żyjemy. Bo kiedy ty znasz swoje mocne strony, to ty możesz pomóc swojej społeczności lokalnej, nie wiem, swojemu sąsiadowi, swojej społeczności globalnej, żeby podzielić się tym, w czym ty się specjalizujesz, jeśli chodzi o twoją branżę. To jest niesamowite, że wiadomo, że tutaj ten aspekt jednostki ludzkiej, czyli mnie, będzie najważniejszy, ale ja jestem w stanie zainspirować i pomóc drugiemu człowiekowi. To jest chyba najpiękniejsze. I ja bardzo lubię mówić, że kiedy my znamy swój potencjał i znamy sposoby jego odkrywania, to z perspektywy rodzica mamy dwójki dzieci, my wiemy, w jaki sposób ten potencjał możemy pomóc odkryć naszym dzieciom. No kurczę, to jest chyba najpiękniejsza inwestycja, kiedy ja wiem, jak mogę poprowadzić moje dziecko do realizacji jego potencjału. Także kiedy ja znam swój potencjał, to nie tylko realizuję siebie na płaszczyźnie biznesowej, ale też prywatnej. Wiesz, ja kilka lat temu po pokazaniu się, kiedy moja córka przyszła na świat, moje drugie dziecko, nagle zdałam sobie sprawę, że ja odkrywam sobie potencjał do różnego rodzaju aktywności fizycznych i w tamtym roku wzięłam udział w pierwszy raz w życiu w mini maratonie i naprawdę z łatwością przebiegłam 10 kilometrów, osiągając nawet bardzo fajny czas. Wiesz, i to jest właśnie niesamowite, że ty myślisz sobie, że dobra, już tam mama dwójki dzieci zasiądzie na laurach na tej kanapie, w ogóle pójdzie na spacer, nie, na plac zabaw z dzieckiem, a tutaj nagle odkrywasz sobie, kurczę, ale mi się chce, nieważne czy wieje, czy pada deszcz w Irlandii, idziesz z uśmiechem na twarzy, praktykujesz po to, bo sobie coś założyłaś, nie, i krok po kroku realizujesz sobie swój potencjał, więc naprawdę to jest niesamowite, jeśli chodzi o odkrycie w sobie tego potencjału. Kiedy to u ciebie tak się, kiedy ty odkryłaś? Już mówiłaś wcześniej, że jako dziecko już tam zauważałaś, ale tak naprawdę, kiedy to się u ciebie tak obudziło, że wow, ja chcę to, odkryłam to i chcę pomagać innym robić to samo. Tak, wiesz co, no ja myślę, że gdzieś chyba po studiach. Ja swoją karierę zawodową zaczęłam od pracy w rekrutacji, potem były zasoby ludzkie, human resources, mówię o tej mojej karierze zawodowej przed tym, kiedy zaczęłam pracować na siebie, dla siebie, więc to się dzieje, powiedzmy tam, pracuję dla siebie już prawie 5 lat, więc to, co się dzieje po studiach, do mojej 30. Wtedy chyba zaczęłam się bardziej sobie przyglądać i stąd właśnie też te moje, wiesz, liczne kursy rozwojowe, szkolenia, dyplom coacha i chyba wtedy, wiesz, jakoś ta świadomość tak we mnie wzrosła, że ja chciałam się sobie przyglądać z takiej perspektywy, wiesz, profesjonalnej. Ja do tej pory cały czas, Damian, odkrywam w sobie ten potencjał. W ogóle chcę się podzielić taką ciekawostką, że współczesne teorie mówią nam, że my jako ludzie odkrywamy tylko i wyłącznie pomiędzy 10 a 20% swojego potencjału. Więc ja zadaję tutaj nam wszystkim pytanie, to co by było, gdybyśmy odkryli o 10% więcej? A są narzędzia, znając, nie? Prawda? I to jest niesamowite, że my naprawdę znamy tylko cząstkę nas, więc myślę sobie, że to nasze życie też jest po to, żeby na co dzień się odkrywać i na co dzień iść do przodu i realizować siebie w pełni, żeby być radosnym, spełnionym, szczęśliwym, tryskać pozytywną energią. Więc zaraz powiemy o tej metodzie Silva, bo ty też specjalizujesz się w tej metodzie, ale zanim o tym powiemy, Kasiu, to witam tutaj Dariusza Tetelewskiego. Dariusz pozdrawia nas z Niemiec, z Duisburga. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Dariusza. Przybijamy taką wirtualną piątkę, także dla Dariusza. Tutaj Justyna Jaglarz też nas pozdrawia. Uwaga, zaraz parę komentarzy wrzucę. Dariusz nas pozdrawia. Katarzyna Basińska napisała, oj tak, dzieci nas niesamowicie inspirują do zmian. Dokładnie.
Tak. Katarzyna, już mówię, Dorota. Przeczytam Doroty komentarz, ale Doroto zaraz go wrzucę tutaj, mam nadzieję, że nie przykryje naszych twarzy tutaj na ekranie, bo bardzo duży komentarz, także przygotuj się, Katarzyno. Natomiast dla wszystkich widzów, którzy teraz dołączyli, oglądacie Determination i wywiad z Katarzyną Ostasz. Ja jestem we Wrocławiu, już widziałem, są osoby z Niemiec, jest Częstochowa, bo Katarzyna to wiem, że Justyna wiem, że jest pod Częstochowy, czy z samej Częstochowy. Kasia jest z Dublina, dużo osób jest z Galway, Irlandia, napiszcie skąd nas oglądacie. Natomiast każda osoba, która dzisiaj będzie aktywna, otrzyma wiadomość do Messengera, w której będzie instrukcja, jak otrzymać specjalną zniżkę na kurs Katarzyny. Najnowsze, trzecie wydanie, najnowsze dziecko, tak? Tak, trzecie, tylko że wirtualne. Wirtualne. Dodatkowo, moi drodzy, dwie osoby najbardziej aktywne, takie, które napiszą nam poniżej, dlaczego to właśnie one, dwie osoby otrzymają dostęp do webinaru. Już mówię tytuł, odkryj swój potencjał na nowo. Tylko dwie osoby otrzymają darmowy dostęp do webinaru Katarzyny, odkryj swój potencjał na nowo. Co trzeba zrobić? Mówiłem, że powiem. Napiszcie poniżej, dlaczego to właśnie ty masz otrzymać dostęp do tego webinaru, a dziś pod koniec tego live'a wybiorę dwie osoby, chyba że poczekamy do jutra i wtedy wybiorę te dwie. Natomiast napisz, dlaczego to właśnie ty masz otrzymać dostęp do tego webinaru. I uwaga, czytam komentarz Doroty. Dorota napisała tak. Tutaj nie wiem, czy cały będzie widać. Jak go podświetlić, nie da się całego. To ja przeczytam tyle, co widzę tutaj u siebie, dobra? Mhm. Dokładnie, skupić się na tym, co sprawia przyjemność i rozwijać mocne strony. A nie jak zawsze słyszeliśmy, masz trójkę z matmy, musisz się przyłożyć i poprawić, mimo że matematyka nie jest naszą mocną stroną i wtedy tracimy czas, który mógłby nas doskonalić w tym, w czym już jesteśmy dobrzy. No dokładnie, świetnie. Mhm. Wiesz, temat szkoły, przepraszam, że tutaj proszę. Taką małą dygresję włożę, to jest w ogóle temat rzeka i no, z racji tego, że jestem mamą i gdzieś tam trochę jestem ogromną fanką i pasjonatką takich innowacyjnych metod edukacji i też w związku z tym, że uczę dzieci, nastolatków, jeśli chodzi o program metody Silwy, no to powiem ci, że tutaj jest naprawdę jeszcze dużo do zmiany. To jest głowa mała, bardzo często co szkoła robi z takim naturalnym, kreatywnym podejściem dziecka i jego potencjałem. No, ale myślę sobie, że reforma edukacji może kiedyś jeszcze przyjdzie, więc to tylko taka moja mała dygresja. Dużo osób jest, napisała Dorota, które chcą robić reformę edukacji i wspieramy się w tym i będziemy wszyscy się wspierać nawzajem, bo warto jest to zrobić, aby nie powtarzać błędów w przyszłości, takie jest moje zdanie, bo to, co uczyli nas, nadal uczą nasze dzieci i to nie jest fajne tak do końca, chociaż dużo pozytywnych zmian zauważyłem, to muszę przyznać, naprawdę. Tak. Justyna Jagrosz napisała, pozdrawiam Justynę, determinacja Damiana Terki to autentyczność, nie do podrobienia. Dzięki, Justynka. To potencjał. To potencjał, który odkryłem, powiem wam też, jakieś 2 lata temu, gdzie znajomy poprosił mnie o to, abym z nim przeprowadził wywiad na Facebooku, bo chciał się pokazać. Później powiedział mi, ale po angielsku. Ja mówię, no matko boska, no dobra. Tośmy to zrobili i się spodobało. Także mi się spodobało i ludziom, mam nadzieję, że też się podoba. I jak wam się podoba to, o czym dzisiaj mówimy, to bombardujcie serduszkami. Nawet jeżeli oglądacie nas później. Inny dzień. Bombardujcie serduszkami, zróbcie fire show, wiecie, że lubimy takie fire show dla Katarzyny dzisiaj. Możesz? Wciskajcie serducha. Justyna napisała tak. To piękne. Odkrywamy swoje moce pod wpływem czynników. Przebudzenie, ja to tak nazywam. Przebudzenie, dokładnie. Dorota napisała, mega, to stawiamy sobie cel na odkrycie kolejnych 10% potencjału. Dokładnie, Dorota, ja też się pod tym podpisuję. Chętnie odkryję kolejne 10. Katarzyna, Jose Silva, niesamowity człowiek. I właśnie zaraz o Silva będziemy mówić, tak. Bo Kasia się specjalizuje w tej metodzie. Jest z nami w Olsztyn w Wielkopolsce. Właśnie Kasia Basińska napisała, że jest z Olsztyna. Super. I jeszcze Justyna napisała, już mam, a ja pozdrawiam was z Małopolski, prosto z Wadowic. Ja mówię Częstochowa, Wadowice. Proszę. Dobrze, świetnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Katarzyna. Oj tak, odkryć swój potencjał. Uwaga, czytam. Na nowo, taki webinar pewnie przewróci moje życie, ale co tam? Jestem ciekawa, co tam za potencjał jeszcze w sobie kryje. Świetnie. Czyli Kasia już walczy o dostęp do webinaru. Każdy z was, który napisze, dlaczego to właśnie ty masz otrzymać dostęp do tego webinaru, a tylko dwie osoby. Każdy może wziąć udział, ale dwie osoby zostaną wybrane za najciekawszy komentarz. Dobrze. Chcecie wiedzieć o metodzie Silva pewnie, prawda? Co to jest? Ja sam jestem, powiem wam, ciekawy.
ale no dobra, przejdziemy do Sylwy. Czy pominiemy na chwilę? Sylwy, wskoczy do jeszcze jednego pytania. Nie, dobrze, Katarzyno. Wskoczmy teraz na Sylwę. Czym jest ta metoda? Ja sobie tutaj rozpisałem, tak żeby to pytanie też ładnie powiedzieć. Program, metoda, bo tak jak tutaj zapowiadałem cię, jest to program metody Sylwy, czyli tutaj chodzi o Jose Sylwa, tak? Tak, Jose Sylwa. Jose. Czym to jest? Jak to działa? W jaki sposób? Ponieważ ty jesteś jedną osobą na terenie Irlandii, z tego co wiem, tak? Jedną z dwóch. Tak. To jest tym bardziej potencjał, który nie każdy może odkryć. Nauczyłaś się czegoś niesamowitego i przekazujesz to innym. Tak. Powiedz nam, czym jest metoda Sylwy, jak ona działa? Już mówię. Metoda Sylwy jest to metoda naukowa, która jest w ogóle dostępna na rynku już ponad 50 lat. Mhm. Została ona przetłumaczona na bodajże 32 różne języki świata. My uczymy tej metody w 110 krajach świata obecnie. I co, czym ja się zawsze fascynuję, to to, że w bazie naszych absolwentów jest już ponad 7 milionów osób. Proszę. I wspomnę niektórych, bo to są naprawdę niesamowite osobowości. Brian Tracy jest absolwentem metody Sylwy, Louise Hay, Bob Proctor, Lishan Vakiani, może znany wszystkim twórca super fajnej platformy edukacyjnej kursów online Mind Valley. Więc, Słyszałem, jego na YouTube widziałem. Tak, to są osobowości no takie niesamowite, że ja zawsze lubię o tym mówić, kiedy zaczynam zawsze prowadzić swój kurs. Więc metoda naukowa, która nie byłaby odkryta, gdyby nie odkrycie częstotliwości impulsów elektrycznych, na jakich działa nasz mózg. Powiem troszeczkę na temat tej metody, a potem powiem o jej korzyściach. Więc generalnie chodzi o to w tej metodzie, że my za pomocą pracy z tą metodą jesteśmy w stanie sobie zmienić każdy obszar naszego życia. I naprawdę, mam tutaj na myśli nawet urodę, portfel nasz, pamięć, koncentrację, zdrowie. No. Możemy się zaprogramować na jakiś cel, więc no, jeśli chodzi o korzyści, to jest to niesamowita metoda. Więc już mi się podoba. Był sobie taki pan, tutaj też wspomniany przez którąś z dziewczyn, który nazywał się Jose Sylwa. I on w latach 40. ubiegłego wieku no, żył sobie w małym miasteczku Laredo w Teksasie, miał 10 dzieci, ja zawsze mówię taką anegdotę z tą samą żoną. I on bardzo chciał pomóc tym swoim dzieciom, żeby miały lepsze wyniki w szkole, bo zauważył, że jednak gdzieś tam, prawda, ten aspekt czytania, logicznego myślenia, bycia bardziej kreatywnym szwankuje. I w związku z tym, że on był, zajmował się naprawianiem odbiorników radiowych i znał naprawdę wszystko na temat praw fizyki, a że był pasjonatem psychologii, psychiatrii, filozofii wschodu, czytał takie osobowości jak Freud, Jung, Adler, no bardzo, bardzo długo pracował, bo przez 20 lat i stworzył właśnie fantastyczną metodę, która polega na tym, że my jesteśmy w stanie w sposób naturalny obniżyć fale mózgowe naszego mózgu i cały czas być świadomym, a być w tak zwanej częstotliwości alfa. I ja powiem troszeczkę o tych falach alfa, bo dużo się o nich mówi, ale mam wrażenie, że nie wszyscy do końca rozumieją, o co chodzi. Więc ten stan częstotliwości fal mózgowych alfa to jest taki stan, kiedy nasza świadomość łączy się z podświadomością. I my jesteśmy zrelaksowani, ale cały czas jesteśmy świadomi. Mhm. I wtedy właśnie my jako ludzie najlepiej, że tak powiem, korzystamy z tych naszych fakultetów geniusza, czyli świetnie wizualizujemy, świetnie pracujemy z wyobraźnią, bardzo dobrze jesteśmy połączeni z naszą intuicją. No wiesz, dzieją się naprawdę takie magiczne rzeczy wtedy, kiedy jesteśmy w tym stanie alfa i właśnie my to nazywamy w trakcie kursów metody Sylwy stanem medytacji dynamicznej. No i w trakcie tej medytacji dynamicznej, czyli wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani, my pracujemy z różnego rodzaju technikami i narzędziami po to, żeby właśnie uzdrowić się, mieć tak, żeby w naszym portfelu pojawiło się więcej pieniędzy, żeby znaleźć sobie partnera albo partnerkę życia. Generalnie pracujemy nad samokontrolą naszego umysłu. Więc tutaj Jose Sylwa pokazuje nam, że ten potencjał tkwi w umyśle. I że kiedy my nauczymy się kontrolować nasze myśli, które są tam, prawda, w tym naszym umyśle, w tym naszym biokomputerze, no to tak naprawdę jesteśmy w stanie zmanifestować różnego rodzaju rzeczy, które chcemy. Jest nam do tego potrzebne ogromne pragnienie, wiara w to, że się uda, no i oczekiwanie, że to wszystko, nad czym pracuję, jest już tuż. Więc
tak jak mówię, fantastyczna metoda dla mnie, bardzo fajna pod tym względem, że ja jestem osobowością bardzo dynamiczną i ja nie umiem medytować, kiedy miałabym wyciszyć nasze myśli. W ogóle ja mam takie założenia, że ciężko jest nam wyciszyć swoje myśli. I kiedy, no wiesz, zdecydowanie, zawsze myślimy tak, okej, co zjem na lunch, co ja tam ubiorę dziecko do przedszkola. Natomiast ta metoda pozwala nam zwolnić, zmniejszyć częstotliwość tych impulsów elektrycznych naszego mózgu. Co więcej, jesteśmy świadomi, no i wtedy właśnie manifestujemy to, co chcemy, czyli operujemy w takim fajnym, magicznym stanie. No i tak jak mówię, różne rzeczy się dzieją. Możemy pozbyć się bezsenności, możemy pozbyć się bólów głowy, migreny. Wiesz, ja mam takie niesamowite historie, że ludzie byli w stanie wyleczyć się z chorób, o których nawet nie chcę mówić na głos, bo bardzo zwracam uwagę na to, co mówię i jakie słowa do siebie przyciągam. No oczywiście jesteśmy w stanie zmanifestować sobie, nie wiem, swój wymarzony samochód, wakacje. Wiesz, ja tutaj patrzę na swoją mapę marzeń. Nie wiem, czy wszyscy tutaj oglądający nas są świadomi tego, czym jest mapa marzeń. No nie będę pokazywać, bo mamy kamerkę ustawioną, jak to oczywiście wszystko wygląda. I wiesz, widzowie są świadomi. Jasne. I to jest, wiesz, to jest niesamowite, kiedy patrzę się na tą mapę marzeń i tak sobie myślę, wow, ale fajnie już ją było edytować kilka razy, bo jakieś tam cele, prawda, które, na których bardzo mi zależało, się zmanifestowały. Więc fantastyczna metoda, tak jak mówię, no bardzo wspomagająca nasze zdrowie i też ucząca relaksu. Widzisz, ja chcę powiedzieć też może jedną ważną rzecz w tym momencie, że my mamy taką tendencję, że pędzimy za tymi swoimi celami, prawda? Jesteśmy w takim wyścigu szczurów, a chcę to, dobra, odhaczam, zrobiłem to, a metoda Sylwy mówi, zwolnij, wsłuchaj się w siebie, posłuchaj swojej intuicji, zatrzymaj się, zanalizuj, przemyśl i idź do przodu. Ja jestem bardzo wdzięczna za to, że no, ta metoda Sylwy tak niejako stanęła na mojej drodze i że ja też nauczyłam się, że bycie produktywnym polega na tym, żebym ja się wyspała, bo w ten sposób ja będę łatwiej i efektywniej odkrywać właśnie ten mój potencjał, czyli mogę w ten sposób poszerzać te zakresy mojego umysłu. Więc to chyba tak w skrócie mam poczucie, że chyba najważniejsze informacje na temat tego, czym jest Sylwa, powiedziałam, natomiast ja naprawdę o tym mogę mówić godzinami. Cały to słychać, program. Tak, że to cały... twój potencjał i twoja pasja. Tak. Chciałbym właśnie dowiedzieć się, to w pewnym sensie jest rodzaj medytacji również? Wiesz co, to jakby każda technika, prawda? Ty jesteś coachem, więc wiesz, na czym polega coaching, prawda? Z reguły zadajemy pytania otwarte, żeby wyzwolić ten potencjał. Nie w mentoringu, gdzieś tam mamy narzędzia, kierujemy, a tutaj jakby głównym narzędziem jest ten stan medytacji dynamicznej, czyli my z tych fal mózgowych beta, teraz my wszyscy tutaj jesteśmy na poziomie fal mózgowych beta, czyli w tak zwanym stanie świadomości, obniżamy częstotliwość naszego mózgu, zwalniamy tempo po to, żeby wsłuchać się w siebie, żeby, wiesz, być bardziej kreatywnym. Naprawdę, żeby właśnie poczuć tą kreatywność, tą wolność, żeby bardziej połączyć się z tą prawą półkulą naszego mózgu, żeby, wiesz, tak trochę wrócić do tego aspektu dzieciństwa. Nie, kiedy tak jak tutaj Dorota powiedziała, nie, żeby cały czas ten umysł logiczny mówił nam, nie jesteś dobry z matmy, byłeś trójkowym uczniem. Tylko właśnie, żeby wsłuchać się w siebie z tego pięknego okresu, kiedy byliśmy autentyczni, kiedy byliśmy naturalni i naturalnie wykazywaliśmy predyspozycje do różnego rodzaju rzeczy. Mega. Słuchajcie, jeżeli wam się to podoba, to nie zapomnijcie o tych serduchach. Jeżeli czujecie, że to, co Katarzyna mówi, rezonuje z wami, lubię to słowo, rezonuje z wami, jeżeli to czujecie, to podajcie dalej tego live'a. Wciśnijcie, udostępnij, podajcie dalej, zaproście znajomych do tego, aby oglądali, aby dowiedzieli się o tym, co Kasia robi. Kasia działa na terenie Irlandii, ale też pomaga Polonii na całym świecie, więc można z Katarzyną się skontaktować. Na ekranie widzicie sylwamethod.ie, czyli można sobie tam zajrzeć na Katarzyny stronę, więcej informacji o metodzie Sylwa. I tutaj bardzo ciekawie napisała wcześniej Justyna Jaglarz. To dla mnie ta metoda. Nie cierpię szczurów. I to mnie zainspirowało do tego, aby właśnie Justyno powiedzieć, że rzeczywiście to jest ta metoda, może, która pomoże wielu ludziom opanować tą frustrację, którzy nie wiedzą, gdzie ręce włożyć, bo pędzą, nie mają, nie odnoszą żadnych efektów, a tutaj jest zwolni. Ale jak mówisz o tych naszych alfa, beta, tak, to przez chwilę wyobrażałem sobie, nie, podłączamy się jakimiś elektrodami, zwolni,
ale to działa na zasadzie takich właśnie relacji, że siedzę z tobą i ty mi mówisz, co mam robić, czy ty... Ale widzisz, ty bardzo fajne pytania zadajesz, bo to są takie pytania, jakie mi zadają uczestnicy kursów, bo bardzo często oni mi mówią, no ale Kasia, to kiedy ja będę wiedział, czy wiedziała, że jestem w stanie relaksu? No będziesz wiedziała za pomocą praktyki. Sama poczujesz, kiedy już jesteś zrelaksowana. Natomiast jak mamy takiego Damiana, który właśnie chce gdzieś tam się dowiedzieć, jak to wygląda z takiej perspektywy logicznej, to jak najbardziej możesz iść do szpitala. W każdym szpitalu jest taki sprzęt, do którego możesz się podłączyć i on ci powie, okej, Damian, jesteś teraz zrelaksowany, jesteś na poziomie fal mózgowych alfa. Albo teraz jeszcze cały czas jednak jesteś w tej stanie świadomości beta, prawda? Czyli w takim stanie no logicznym, świadomości, prawda? A tutaj jednak chodzi o ten stan wyciszenia i stan relaksu i ja polecam. Ja mam też kilka szkoleń za sobą firmowych i wiesz, to jest niesamowite, kiedy menadżerowie na wysokim szczeblu dowiadują się, że oni mogą być bardziej produktywni poprzez praktykę 5-minutowej medytacji codziennie. I ja wtedy, wiesz, czuję taki miód na sercu, bo sobie myślę, no fajnie, fajnie, że mogę wam coś takiego mówić. Ja też jeszcze 5 lat temu o tym nie wiedziałam, a dzisiaj ta praktyka medytacji, która jest u mnie połączona zawsze z pracą, z wyobraźnią, no wiesz, no naprawdę nie tylko dodaje mi energii, nie tylko gdzieś tam wzmacnia ten mój system immunologiczny, nie tylko powoduje rozluźnienie mięśni, ale rzeczywiście daje mi koncentrację i fokus na te moje cele i na tą moją wizję życiową. A propos właśnie celów i wizji, tutaj napisała, że Anna Afshar, pozdrawiamy Anię, Ennis, County Clare, ja też mam mapę marzeń. Kto z was ma mapę marzeń? O, super, Aniu, dajcie znać. Gratulacje. Dajcie znać poniżej, mam mapę marzeń, nie mam, chciałabym, nie wiem jak to zrobić. To być może ja albo Katarzyna możemy wam pomóc w tym, aby tą mapę stworzyć. Tak. Dajcie nam znać poniżej. Kasiu, naprawdę wyczerpujące wypowiedzi i odpowiedzi. Możemy będzie rozmawiać i rozmawiać. Natomiast w komentarzy przywitam się z naszymi widzami, którzy dołączyli. Przeczytam parę komentarzy. Od razu wszystkim mówię, że każdy, kto tu jest aktywny, otrzyma wiadomość w Messengerze z informacją, jak otrzymać dostęp do kursu Katarzyny, który od jutra, ten kod będzie ważny od jutra. Tak. Dzisiaj cena skakuje z powrotem. Ten kod będziecie mogli użyć, ale trzeba przeczytać wiadomość, którą otrzymacie. To na koniec tego live'a. Okay? Co trzeba zrobić, żeby otrzymać dostęp na znaczną zniżkę do tego kursu? Ale to później. Natomiast jak słyszycie, Kasia jest ekspertką doświadczoną, także warto na pewno. I też tutaj o ten dwie osoby otrzymają dostęp do webinaru. Do webinaru i wcześniej Justyna Jaglarz właśnie, chciałbym znaleźć ten komentarz, napisała... Czekaj, bo pytała, czy ten webinar jej pomoże. Właśnie, o, Kasia napisała, a ja chciałabym, Justyna napisała, a ja chciałabym te kolejne 10%, to co wcześniej mówiłaś, co jakbyśmy te 10% więcej potencjał odkryć, te 10% odkryte dobrze zagospodarować, czy ten webinar mi pomoże? Wiesz, Justyna, myślę, że na pewno gdzieś tam odkryję te zakurzone szufladki, które każdy z nas posiada, bo to naprawdę każdy z nas jeszcze mnóstwo tych zakurzonych szufladek posiada. Natomiast wiesz, webinar to jest 60 minut takiej ogólnej wiedzy, więc na pewno coś w tobie zapoczątkuje, więc polecam być aktywną, żeby ten webinar trafił właśnie do ciebie. I napisać, dlaczego to właśnie ty powinnaś otrzymać dostęp do tego webinaru. Dwie osoby wybierzemy. Kasia Basińska napisała, u mnie właśnie od książki Jose Silva, dynamiczna kontrola umysłu metody Silwy. 12 lat temu, wszystko się zaczęło 12 lat temu. Ja już nie słyszałem o tej metodzie, usłyszałem o tym całkowicie niedawno. Gratuluję, Kasiu, super. Bardzo mi miło mieć tutaj fankę metody Silwy. Wszystko zaczyna się od myśli, myślimy pięknie i słuchamy serca. No to jest też temat właśnie kontrola myśli. Czasami jest tak, że mamy rzeczywiście te myśli, tak jak mówiłaś, obawiamy się o oceny innych. Ciężko jest nam te myśli zmienić, więc ta praktyka rzeczywiście może nam pomóc, tak? Dobrze. To jeszcze pozwoli, że wskoczę w komentarz bardzo długi. Nie wyświetli nam się cały na ekranie, więc rzucę taki fajny napis na ekran. O, zachęcający tutaj wszystkich do tego, żeby wiedzieli, z kim jest ta rozmowa. A pozwoli, ja przeczytam, dobrze? Od Moniki Sierazan. Monika, pozdrawiam. Bardzo ciekawe to, co mówisz, Kasiu. To coś dla mnie. Mam problemy z koncentracją, pamięcią oraz do niedawna miałam problem z przypomnieniem swoich wspomnień z dzieciństwa. O, proszę. Niektóre wspomnienia wróciły po ponad 15 latach, ale moja podświadomość ograniczyła świadomość murem i czeka mnie jeszcze praca, czyli wiele pracy.
Tak, to super. Wiesz, tak a propos Moniki, zdecydowanie pracujemy w danym module programu metody Sylwy, to jest bodajże w pierwszym dniu, kiedy nawet dochodzimy do takiego stanu relaksacji teta, który jest bardzo takim głębokim stanem medytacji i wtedy bardzo często osoby gdzieś tam nawet mówią mi, że spotykają się trochę z takim sobą z dzieciństwa, więc kto wie, być może akurat ten sposób i ta technika by tobie też pomogła. To trzeba po prostu spróbować, żeby móc powiedzieć, że to pomaga. Super, świetnie. Fantastyczny komentarz w ogóle. Serducha dawajcie, bo to jest bardzo ważne, żeby kontynuować. Non stop serducha, tak? Palce niech wam się palą na tej klawiaturze albo na telefonach. Basia napisała, tylko w ciszy usłyszymy swój głos wewnętrzny. Tak, coś w tym jest, to prawda. Krystyna Jaglarz, uwaga, czytam, rzucam na ekran, jeszcze nie przeczytałem, ciekawe, coś ty napisała. Damian Terka, ty wiesz, te go, go, go i naparzamy, budzi we mnie bunt, dlatego to, co mówi Kasia, jest tym, co do mnie przemawia. Świetnie. Super, bardzo się cieszę. Mówisz? Fantastycznie, bo to nie jest takie naparzanie na siłę, tylko to jest na spokojnie, gdzie też można odnieść sukces. Dziękuję ci za ten komentarz. Dokładnie zresztą Krystyna odpowiedziała. Dobrze, Kasia mówi, mapa jest. Kto jeszcze? Zobaczymy, kto tu was ma mapy. Super, Kasia, dziewczyny. Ma mapę marzeń. Barbara Leszczyńska oczywiście ma mapę marzeń, napisała. Ja działam w zgodzie z sobą, wyścigi nie dla mnie. Super. No i Justyna napisała, nie mam, dojrzewam ponownie do niej. Super, Justyna. Ekstra. Joanna Michułka. Praktyka medytacji daje nam wolność i jasność odkrywania naszego prawdziwego ja. Ja wam powiem, jeżeli chodzi o medytację, mam różne z tym doświadczenia i też szukałem różnych metod. Była Transcendental Meditation, też miałem przyjemność praktykować. Ale mi powiedziano również, że na siłę nic nie robić, tylko właśnie znaleźć tą metodę, która odpowiada tobie. Tak, to jest super właśnie, to jest też bardzo fajne, bo widzisz, ja też mam, że tak powiem, w swoim rękawie, Damian, różnego rodzaju narzędzia, bo jest i coaching, jest i trening, jest i mentoring, jest metoda Sylwy. Natomiast ja zawsze patrzę na połączenie tego wszystkiego i wybieram dla siebie, chociażby do mojej porannej rutyny, która pozwala mi cały czas ten swój potencjał odkrywać, to, co ze mną rezonuje, nasze ulubione słowo dzisiejszego live'a. Tak. I właśnie o to chodzi, dla kogoś może być dobra hipnoza, dla kogoś może być dobra regresja, dla kogoś może być dobre NLP. No słuchajcie, każdy z nas jest różny, właśnie ta różnorodność, ten potencjał tkwi w naszej różnorodności i o to chodzi, żeby sobie wybierać to, co z nami rezonuje i iść do przodu. Jeżeli czujesz, że to, o czym rozmawiamy, rezonuje z tobą, to udostępnij dalej, podaj tego live'a, zaproś znajomych. No i jeżeli chcesz otrzymać ten webinar, bo już tutaj wrzucę kolejny komentarz, to napisz, dlaczego to właśnie ty masz go otrzymać. Webinar nazywa się Odkryj swój potencjał na nowo. Godzinny webinar, darmo dla dwóch osób. Wrzucę komentarz, ale podejrzewam, że w tej nowej wersji tu się cały nam nie wyświetli. Nie wiem, o co chodzi, powinno się przesuwać, więc ja go przeczytam. Dariuszu, schowam tylko. Dariusz napisał tak. Webinar, jak odkryć swój potencjał? Wow, to na pewno jest dla mnie. Może w końcu obrałbym kierunek, jakim powinienem podążać. Na chwilę obecną robię kilka różnych rzeczy, nie mogąc się zdecydować, co powinienem robić. Dariuszu, mam podobnie. Ja muszę otrzymać ten webinar? Oczywiście. Nie, ja cię rozumiem, Dariusz, i mam bardzo podobne odczucia. Ja jeszcze przed tym live'em rozmawialiśmy z Kasią, że dostaję dużo ofert, propozycji i złapię się za to, łapię się za tamto, łapię się za tamto. Za chwilę mówię, Jezus, nie wiem za co się złapać, tak jak wsiądę, żeby teraz, które mam zacząć i robić, bo tyle propozycji. Więc Kasiu, co byś radziła w takim momencie? No wiesz, byłam w dokładnie takiej samej sytuacji. W ogóle tak a propos potencjału, to też polecam książkę, jeśli chodzi o weryfikowanie naszych priorytetów, naprawdę. Ta książka bardzo dużo też zmieniła w moim życiu i to będzie odpowiedź dla Dariusza, dobrze pamiętam, Damian, i dla ciebie też. Polecam książkę Esencjalistę, jeśli chodzi o pracę naprawdę nad priorytetami. I ona nie tylko tam wyzwoli was znowu te kolejne procenty pracy z waszym potencjałem, ale da wam do zrozumienia, co jest dla was najważniejsze. Tam autor fantastycznie mówi o wyznaczeniu tak zwanej najważniejszej intencji i kierowaniu wszelakiego rodzaju działań właśnie ku tej intencji, więc myślę sobie, że jeśli chodzi o ten, wiesz, o te łapanie 10 srok za nogi, też mam na ten temat webinary, więc tak a propos polecam wejść do mojego sklepu, ale naprawdę z taką ręką na sercu polecam wam książkę Esencjalista, bodajże Greg McKeown.
Świetna sprawa, naprawdę, polecam, 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 bo to rozwiązuje wasze podejście do tego, że żyję w chaosie, odnośnie tego, robię to, co jest dla mnie ważne na ten moment i idę do przodu. Esencjalista. Esencjalista, esencjalizm. Esencjalizm. No, Greg McCaugh. McCaugh, MC. Dobrze. Dariusz pyta, dlaczego komentarz nie pojawi się, kiedy napisał w telefonie na komputerze. Nie wiem, Dariuszu, to jest nowa wersja tego BeLive'a, ale ja widzę komentarze, przeczytałem go także na spokojnie. Barbara napisała i uwaga, bo tutaj za dużo tego naraz się pojawia tutaj. Uwaga, bo działamy. Basia napisała, mnie umysł odwodził 2 lata od medytowania. Ona traktuje go jako drugą osobę. On wyobrażał siebie ten temat inaczej niż rzeczywiście. Niż rzeczywiście jest. Uwielbiam medytować, praktykuję od prawie roku. Cudnie jest. No i świetnie. Super, gratuluję. A jaki rodzaj medytacji? Bo często jest tak, że złap swoje myśli, a często jest nie blokuj swoich myśli, niech sobie przelatują. Tak, to są różne podejścia. Dobrze, Kasia Basińska. Każdy jest inny i na każdego oddziałuje inna metoda. No to o czym rozmawialiśmy. Tak. Nie straciłem. Jeśli coś jest dla ciebie w danym momencie, to dokładnie będzie. Świetnie. Dobrze, ja będę zerkał na wasze komentarze, dużo piszecie, bardzo ciekawych. A ja bym chciał zapytać teraz ciebie, Katarzyno, jaka jest największa różnica pomiędzy osobami, które realizują swój potencjał, a tymi, którzy tego nie robią? O, ale fajne pytanie, kurczę. Dobrze, że nie kazałeś mi się przygotowywać na te pytania. No, Damian, podstawowa różnica jest taka, że ludzie, którzy realizują swój potencjał, to rano wstają z przysłowiowym bananem na twarzy. Wiesz, no ja dzisiaj zamykam na przykład kampanię kursu online Poznaj swoją moc, który uczy nas krok po kroku odkrywania komentarzy i naprawdę czuję się zmęczona. Wiesz, ja teraz jestem pełna energii, bo ja czuję się zaszczycona, że mnie zaprosiłeś i że to jest takie fajne uwieńczenie tego wszystkiego, co robiłam przez ostatnie 10 dni, ale myślę sobie, że różnica jest taka, że my wstajemy z bananem na twarzy i przede wszystkim mamy wizję, którą układamy w pewne plany, struktury i cele i krok po kroku po prostu do tej naszej wizji dążymy. Nam się chce odrywać przysłowiowe 4 litery z kanapy. I to jest fajne, że my staramy się szukać czegoś nowego. No to jest tak, jak ci powiedziałam chociażby a propos tego mojego biegania. Wiesz, no kurde, mogłabym sobie po tej pracy siąść, prawda, wiesz, odpalić Netflixa, nie powiem, bo powiem wam, że czasami mam jakieś swoje ulubione seriale, aczkolwiek mówię do męża, nie, dzisiaj książka, mam tutaj coś do popracowania, ale no o to chodzi, żeby chcieć, żeby odkrywać w sobie, tak. Wiesz, ja w pewnym czasie odkryłam, że no dobrze, może gdzieś tam pierogów nie lepiej najlepiej, ale piekę fantastyczne ciasta i torty, jak przychodzą do mnie goście, to mówią, kacha, dobra, to na następny raz weź jeszcze raz upiecz tą karpatkę, albo zrób tego sernika, albo zrób tę szarlotkę. I wiesz, to jest takie niesamowite, że ty się tak przekonujesz, że ten potencjał w tobie jest taki fajny. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jeszcze raz podsumowując to są ludzie radośni, szczęśliwi, ludzie, którzy chcą od życia czegoś więcej, ludzie, którzy są odważni, którzy tak trochę bawią się ryzykiem i próbują, przede wszystkim próbują, nie poddają się, jak coś za pierwszym razem im nie wyjdzie. I myślę sobie, że to jest fajne, że oni pomimo tego, że coś się nie udało, idą do przodu, chcą od życia czegoś więcej. To chyba byłaby taka puenta tego wszystkiego, co chcę powiedzieć odnośnie tego pytania. Budzimy się rano z bananem na twarzy, chcemy od życia więcej. Tak, właśnie. I to budzimy się, słuchaj, ja na przykład się budzę 5:55. 5:55. I ja zaczynam o tej godzinie swój dzień, tak? I powiem ci, że robię tyle fajnych rzeczy do godziny 7, zanim zacznę pakować dzieciakom lunchboxy i w ogóle odprowadzać ich do szkoły i do przedszkola. I wiesz, i mi się chce naprawdę o tej godzinie wstać i powiem ci, że jest fajnie. Robię sobie różnego rodzaju fajne rzeczy. I jest super. Naprawdę. Ale ty jesteś w Irlandii 5:55 czasu polskiego czy irlandzkiego? Nie, irlandzkiego. Nie. Ja lubię spać też, wiesz, i lubię się wyspać. Rozumiem. Fantastycznie. Basia napisała, ja lubię zmiany, idę do siebie i po swoje. Bardzo super, fajnie, naprawdę super. Świetnie. Dariusz podzielił się tytułem esencjalista Greg McKeown. Bardzo dziękuję, Dariusz, dokładnie tak. Super, dziękujemy. Tu rzucę na ten. To jest ta książka, o której mówiła, uwaga, bo przeskoczyło mi, o której mówiła Katarzyna przed chwilą, tak? Tak. Ja mam zapisane, na pewno znajdą. Dobrze, moi drodzy,
Katarzyna, tutaj widzieliście na ekranie wcześniej, pokazywałem wam, jak rozmawialiśmy o Sylwie, właśnie Sylwa Method AI, tam możecie dostać więcej informacji na temat metody Sylwa, tak? Tak. Jest jeszcze jedna strona, Awesomeness AI. Powiedz więcej tak. O tej stronie, czym tam nas zaskoczysz? Tak, no strona awesomeness.ai jest bardziej taką stroną tego rozwoju osobistego pod względem obszaru coachingu, mentoringu, treningu. Przede wszystkim ta strona jest w dwóch językach. Tam znajdziecie więcej informacji na temat mojej oferty, kursów, webinarów i w języku polskim, i w języku angielskim. W związku z tym, że ja mam licencję uczenia programu metody Sylwy tylko i wyłącznie w Irlandii jak na razie, dlatego ta moja strona sylwamethod.ai jest w języku angielskim. Jeśli chodzi o awesomeness, no to mam nadzieję, że tam będzie przebijać przez tą stronę właśnie taka moja ciepła, otwarta, entuzjastyczna osobowość. Jest mnóstwo też opinii klientów, jest mnóstwo referencji, jakichś wideo rekomendacji, więc kto by chciał się ze mną poznać bliżej, no to oczywiście też może gdzieś tam jakieś wnioski pierwsze wyciągnąć, prawda? Więc to chyba taka... I tu mówimy o głównie tam rozwój osobisty, tak? Ponieważ Sylwa Method, tak jak teraz zobaczcie na ekranie, to właśnie chodzi o metody Sylwy i tam... Tam też jest rozwój osobisty, tak. Ale z tej perspektywy, prawda, tej medytacji dynamicznej, czyli tej relaksacji, więc to jest, ja się śmieję, że to są takie moje dwie osobowości zawodowe, ten coaching, w którym jestem trochę taka zdecydowana, przebojowa, idę do przodu, i ta metoda Sylwy, która tak mówi, zwolnij, zastanów się nad swoim życiem i wtedy właśnie zacznij tą swoją produktywność. Fantastycznie. Powiem ci, jakie fajne inne komentarze lecą. Zadano ci pytanie przed chwilą, czy należysz do klubu 555. No właśnie, wiem, ale powiem ci, Justyna, właśnie widzę na ekranie, właśnie nie, ale powiem ci, że a chyba bym teraz zdążyła nawet, nie zdążyłabym, bo musiałabym się wtedy budzić o 4:55, no, nie należy. Tylko o to ci zapytałem, nie? Ale znam ten projekt Fryderyka Karzełka, tak, prawda? Dokładnie. Pana Fryderyka Karzełka, także no, w Polsce być może bym dołączyła. Jest w klubie determinacji i jest tutaj dzisiaj z nami. O. Proszę. Dokładnie. Katarzyna Basińska napisała, że kiedyś w Polsce były w Polsce szkolenia od podstaw do zaawansowanych metod Sylwy. Kasiu, cały czas są w Polsce szkolenia, więc zachęcam po prostu do znalezienia informacji na ten temat. Jak będziesz chciała, to się też podzielę pod twoim komentarzem, jak będę odpowiadała tutaj na komentarze, pewnie albo późnym dzisiaj wieczorem, albo jutro, dam ci odnośnik, bo cały czas szkolenia metody Sylwy w Polsce są bardzo popularne i się odbywają. Super. Justyna Jaglasz napisała, od dzisiaj... Może ja schowam ten komentarz, bo on się nie pojawi naprawdę na całym ekranie przy tej nowej wersji, ale to nieważne. Od dzisiaj będę zaglądać do ciebie, Kasiu. Znamy się teoretycznie od kilku lat, teoretycznie, a praktycznie niewiele. Ten Sylwa mnie przyciąga. Pociąga. No, Jose Sylwa. O, to przystojne, ale to pewnie kwestia gustu. Słuchajcie, oglądacie Determination Damian Terka i wywiad z Katarzyną Ostasz, ja Wrocław, Kasia Dublin. Dublin. A wy skąd nas oglądacie? I jeżeli dołączyliście właśnie teraz, polecam, aby cofnąć sobie, bądź poczekać do końca, obejrzeć sobie od początku. Dobrze, Kasia mówi, że dziękuję. Barbara, te komentarze lecą ciekawe. Ale my jeszcze nie skończyliśmy, bo mam jeszcze jedno ciekawe pytanie. Mam nadzieję, że Kasi się spodoba. W zasadzie dwa będą pytania. On troszkę już jakby liznęliśmy tego tematu, natomiast mam to tak zapisane. W kilku zdaniach, spośród tych ludzi, tak, którzy pociągnęli za spust i zdecydowali, że chcą zmienić swoje życie, odnieść sukces w jakiejś dziedzinie. Dlaczego jedni są nieszczęśliwi, podczas gdy drudzy są szczęśliwi podczas tej drogi? No, super pytanie. Wiesz, no wydaje mi się dlatego, że nie do końca właśnie ci ludzie, co doszli do tych szczytów, nie? Powiedzmy, mamy jakiegoś przysłowiowego bilionera czy milionera i generalnie powiedzmy, że ma wszystko, tak? Ma 5 wypasionych willi z basenem i generalnie z perspektywy, można powiedzieć, biznesowej osiągnął wszystko, a zdaje sobie sprawę, że on jednak nie był w życiu szczęśliwy. Więc ja tutaj bym zwróciła uwagę na to, czy rzeczywiście on miał... odpowiednio sprecyzowane priorytety, czy znał swoje wartości. U mnie podstawą każdej pracy, współpracy rozpoczynającej jest znajomość swoich wartości, bo widzisz, ja bardzo mówię często moim klientom, ja bardzo dużo pracuję z Polkami, Polonią, na całym świecie, z dziewczynami, które mają dzieci, mają biznes. Tak, dziewczyny trochę utożsamiają się ze mną.
I ja pewnie też mogłabym mieć więcej pod względem biznesowym, natomiast moją wartością jest nie tylko biznes i rozwój, ale też moja rodzina. I wiesz, ja pracuję do pewnego czasu w moim dniu, potem jest czas na zadanie domowe, na zjedzenie obiadu, na zrobienie tego obiadu. Wspólny czas. Ale tak, ale to jest ten wspólny czas, więc myślę sobie, że znajomość tych wartości ludzi odróżnia ich od tego, że jesteśmy na tym samym poziomie, tylko ja mam to i jestem nieszczęśliwy, bo się pogubiłem na tej mojej drabinie w kontekście tych naszych wartości, a ja jednak jestem tutaj na szczycie i okej, może mam jedną willę, a nie cztery, tak, ale jestem szczęśliwy i przeszedłem przez to swoje życie krok za krokiem, patrząc na inne aspekty mojego życia. Wiesz, ja jestem fanką podejścia holistycznego w mojej pracy i dla mnie każdy obszar naszego życia wpływa na drugi. Prawda? Co z tego, że ja będę milionerką, jak nie będę szczęśliwa, bo nie zadbam o związek, nie zadbam o swoje zdrowie, nie zadbam o przyjemności, czas wolny i tak dalej. Więc to chyba byłaby moja odpowiedź, Damian, na twoje pytanie. Bardzo wyczerpująca. Bardzo dziękuję. Odpowiedź wyczerpująca i bardzo interesująca. I powiem ci, że naprawdę coś w tym jest, bo tak jak mówię, celowo to pytanie napisałem, ponieważ wiem, że metoda Silva też pomoże w tym, tak? Właśnie tak. W wyciszeniu się, w uspokojeniu właśnie. W zwolnieniu i zastanowieniu. Tak. Mhm. Bo Monika się razem zapytała wcześniej, czyli muszę najpierw zwolnić, żeby pójść do przodu. Dokładnie. No tak. I teraz wiele osób właśnie na tym speedzie, w tym wyścigu szczurów pędzi do przodu, gubiąc się po drodze, tak jak powiedziałaś, tak? Nie widząc tych swojej wartości rodziny, zajmując, nie są szczęśliwi, nie czują tego, gdzie część osób, tak jak ty mówisz, pewien okres jest czas pracy, kończę i jestem w domu, jestem mamą teraz, tak? A to będzie pewnie, wiesz, to będzie pewnie nie moje podejście. To nie jest łatwe, ale mówię, no jest to na pewno fajne. To jest kwestia wyznaczenia swoich wartości, bo ja mogę mieć takie wartości, ktoś może mieć inne wartości, a to kwestia, żeby mi było dobrze i żebym ja rezonowała z tymi swoimi wartościami. Dokładnie, tak samo podobnie napisał w sumie, tak samo podobnie. Dariusz, po prostu niektórzy nie widzieli wartości. Tak, ślepo tak, Dariusz. Dariusz. Tak myślę ja też. Dołączyła do nas Anna Łukasik. Pozdrawiamy cię, Anno z UK. Aniu, zapraszam do tego, aby od początku obejrzeć tą rozmowę, ten odcinek Determination, bo naprawdę było dużo bardzo wartościowych informacji od Katarzyny. Dobrze, Justyna, a ci, co realizują siebie i trwają w zgodzie z sobą, są szczęśliwi. Pięknie. Tak myślę, że tak właśnie jest. Dokładnie. Ewa Kryszak napisała super wywiad, bardzo interesujący. Dziękujemy, Ewo, pozdrawiamy również. Dobrze, moi drodzy, patrzę, czy tu jeszcze mam jakieś bardzo ciekawe pytanie. Już minęła godzina naszego antenowego czasu. Katarzyno, powiedzieliśmy, gdzie można cię znaleźć. Mhm. Tak? Powiedz nam więcej o tym kursie, który... Trzecim kursie, tak? To jest twoje trzecie dziecko? Nie. To jest mój pierwszy zautomatyzowany kurs online. Pierwszy. Natomiast moje trzecie dziecko, tylko śmieję się, że wirtualne. Dobra. Dobrze, dziękuję ci za możliwość powiedzenia o kursie. Więc kurs online, który dla was stworzyłam i który tak naprawdę jest w sprzedaży od poniedziałku ubiegłego, jest teraz obecnie w cenie promocyjnej. Powiedziałam wam, że dzisiaj jestem w trakcie 10 dnia kampanii tego kursu. Dzisiaj do północy tak naprawdę każdy z was ten kurs może nabyć w cenie 147 €. Natomiast Damian dzisiaj wam tutaj dużo mówił o tym, że w komentarzu możecie tam coś napisać, prawda? I dostaniecie też informacje na temat tego, jak taką zniżkę na ten kurs możecie dostać jeszcze na czwartek i na piątek. Więc kurs krok po kroku pokazuje nam, w jaki sposób odkrywać swój potencjał. Najpierw ten mentalny, a potem jak już odkryjemy ten potencjał mentalny, czyli zwiększymy, prawda, te zakresy naszego umysłu o kolejne 5%, 10%, jak to wszystko przekształcić w działanie. Czyli kurs trwa 6 miesięcy i ja z tym kursem już pracuję od 3 lat, ale pracowałam w nim w wersji indywidualnej i grup coachingowych. Więc no, mam tutaj kilka klientek, widziałam na linii, którzy ten kurs ze mną przepracowali. No i dzisiaj opowiadam o tym kursie, wiesz, z takiej perspektywy, no takiej radości, bo kiedy patrzę na tych moich klientów, którzy już pokończyli te kursy i obserwuję ich, jak oni w pełni realizują naprawdę ten potencjał, pewnie nawet jeszcze nie w pełni, to jest tylko cząstka tego wszystkiego, no to mam tego przysłowiowego banana na twarzy. Więc kurs trwa 6 miesięcy, składa się z 12 lekcji,
ułożony chronologicznie, wszystko jest uporządkowane. Zaczynamy pracować, tak jak mówię, z tym aspektem mentalnym najpierw. Najpierw trzeba zmienić sposób myślenia, żeby móc zacząć działać efektywnie. Do każdej lekcji są dołączone materiały audio, materiały wideo i materiały praktyczne. I co jest fajne w tym kursie, i to jest chyba takie unikatowe, wydaje mi się, to, że kto kupi kurs na przykład dzisiaj, to ma dostęp tylko i wyłącznie do pierwszej lekcji przez pierwsze 2 tygodnie, bo my przez pierwsze 2 tygodnie wałkujemy w kółko tą samą lekcję, pracujemy, słuchamy audio, prawda, wypisujemy ćwiczenia i dopiero po 2 tygodniach każdy, kto jest posiadaczem kursu, dostaje dostęp do lekcji 2. I potem taka sama historia do lekcji 3, do lekcji 4, do lekcji 5. No i bardzo głośno mówię, że to jest unikatowy i jedyny taki kurs na rynku polskim i polonijnym, tylko i wyłącznie dlatego, że ja do tego kursu bardzo dużo dołożyłam elementów metody Silwy. A w związku z tym, że jestem i akredytowanym coachem, i certyfikowanym trenerem metody Silwy, jest to kurs unikatowy, ponieważ moi koledzy po fachu, którzy uczą metody Silwy w Polsce, nie mają akredytacji coachingowej, dlatego mój kurs jest naprawdę taki unikatowy, no i jedyny dostępny pod względem narzędzi i technik, jeśli chodzi o odkrycie w sobie potencjału, ale tak jak tutaj mówiłam też, zatrzymaniu się, zweryfikowaniu swoich wartości, dużo bardzo pracujemy ze swoją wizją, bardzo dużo pracujemy z wyobraźnią, ponieważ my myślimy za pomocą obrazu i kiedy rzeczywiście tutaj na poziomie świadomym wstrzykniemy sobie obraz tego, do czego chcemy dążyć, no to krok po kroku gdzieś tam, prawda, będziemy realizować siebie w pełni, no a to jest nic innego jak realizacja siebie z tej płaszczyzny naszego potencjału. Więc to chyba tyle. Oczywiście jest bardzo dużo informacji na temat tego kursu na stronie awesomeness.ie. Zachęcam, żeby przeczytać w zakładce kurs online. Tam jest naprawdę wszystko opisane w szczegółach i opinie kursantów, i moja historia. Więc tylko warto wejść na tą stronę, zakładka kurs online i przeczytać o wszystkim. Świetnie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za ten wyczerpujący wywiad, bardzo ciekawy i moglibyśmy, tak jak tutaj niektórzy widzowie piszą, jeszcze i jeszcze rozmawiać na ten temat. Dziękuję. Natomiast chciałbym wybrać 2 osoby, te, które napisały, dlaczego to właśnie one powinny otrzymać dostęp do webinaru, o którym mówiliśmy wcześniej, który masz. Jest to na pewno Dariusz Tetelewski. Super. Także Dariuszu, do mnie informacje potem Katarzynie prześlę. No tak. I też nie mogę znaleźć, jeszcze jedna osoba pisała, dlaczego to ona powinna otrzymać tak konkretnie. To właśnie tutaj dużo Justyna Jaglarz bardzo aktywnie pisała i dużo pisała do nas również Barbara Leszczyńska. Dużo pisała do nas tutaj właśnie patrzę również Kasia Basińska i spośród tych osób właśnie też wybiorę jedną na pewno. Może będę robił tak, zamknę oczy, zaraz. Tak, losowanie. Dobra, przekręcę teraz, zobaczymy, bo ja widzę, że te komentarze mi się tutaj scrollują. I ta osoba, która to zatrzyma i zobaczę, czyje nazwisko mi się teraz pojawi. Bum, ręce w górę. Pojawiły się te same 3, musi mi się jedno pojawić. Na pewno mężczyzna, Dariusz Tylewski, otrzymuje dostęp do webinaru. I uwaga, jeszcze jedna osoba, która tutaj właśnie działa. Jest, Justyna Jaglarz, dżus, Justynka, bum, jak to powiedziała wcześniej ktoś tam, dżusta. Także Justyna Jaglarz od dzisiaj będzie do Ciebie zaglądać, oprócz tego dostaje dostęp do webinaru. Świetnie. Gratuluję Dariusz, gratuluję Justyna. Nie wiem, Damian, jak to będzie teraz wyglądało, czy Justyna z Damianem mają się, z Dariuszem mają się ze mną skontaktować, czy z Tobą, bo ja po prostu dam im dostęp do webinaru. Dobrze, niech Katarzyna Ostasz znajdą Cię na Facebooku, a jeżeli będą mieli problem z tym, to do mnie, nie? Dobrze, dobrze. Do mnie napiszą i ja wtedy ewentualnie skontaktuję ich z Tobą w jakiś sposób, że dobrze. I się skontaktujecie. Katarzyno, czy chciałabyś nam powiedzieć na koniec tak o swojej misji, trochę powiedziałaś, takie Twoje przesłanie do ludzi, dla świata. Ja w jakiś sposób chciałabyś wpłynąć taki impact on the world. No wiesz, moją misją życiową jest wspieranie ludzi w odkrywaniu ich potencjału na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej. O tym mówię nie od dziś, o tym można poczytać na mojej stronie internetowej. I wiesz, rzeczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ja rzeczywiście to robię poprzez różnego rodzaju narzędzia rozwoju osobistego, jakim jest coaching, trening, mentoring, no i ta moja ukochana metoda Silwy.
Więc ja Wam powiem tyle, no warto w sobie realizować swój potencjał, warto na początku go odkryć, no bo tak jak dzisiaj pięknie zadawałeś mi pytania, fajnie jest po prostu budzić się z uśmiechem na twarzy i mieć świadomość tego, że wow, żyję po to, żeby iść do przodu, żyję po to, bo jestem szczęśliwy, bo kocham też to, co robię, prawda? Tutaj było to hasło przewodnie tego naszego live'a, że kurczę, no nie urodziliśmy się po to, żeby gdzieś tam tkwić w miejscu, które do nas nie pasuje, więc zachęcam Was do tego, żebyście się zatrzymali, żebyście poszukali może na początku książek, które otworzą Was oczy, mentorów, którzy mogą Was wesprzeć w pracy właśnie z Waszym potencjałem, no i żyjmy tą pełnią życia, bądźmy awesome, bądźmy świadomi, czyli te słowa, o których dzisiaj Ci powiedziałam na początku, no i realizujmy ten potencjał, bo warto, nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ja tak może dzisiaj też trochę skupiałam się na biznesie, firmie i tak dalej, ale na płaszczyźnie prywatnej. Jeżeli masz poczucie, że chcesz tańczyć, no to zapisz się do zespołu i tańcz. Jeżeli chcesz sobie śpiewać, to śpiewaj sobie. Damian, ja nie powiedziałam jeszcze Ci jednej rzeczy, tak na koniec tej naszej puenty. Ja na przykład bardzo długo tańczyłam, 10 lat tańczyłam i ja się śmieję, że ja tą moją scenę taneczną przekształciłam właśnie na taką scenę rozmowy z moimi klientami, z potencjalnymi klientami, tak? Czy na salę taneczną zamieniłam na salę szkoleniową, ale cały czas jestem gdzieś tam na tej scenie. Ona raz jest mniejsza, raz jest większa i to jest fajne, że gdzieś tam pomimo tego, że nie idę, nie zostałam profesjonalną tancerką, tańczę sobie z dziećmi, ale też mam tą swoją scenę tutaj w postaci Was i to jest fajne i mam takie poczucie, że jestem na dobrej drodze i że jeszcze wiele przede mną. Świetnie. I tego życzę Wam. Też mam takie przeczucie. Czyli trzeba dojrzeć właśnie do pewnego momentu, pewien etap jakby zaliczyłaś w życiu, tańce, poszłaś dalej, scena nadal Ci towarzyszy i nadal pracujesz z ludźmi. Mega. To też można nazwać tańcem. Świetnie. Basia, tutaj bardzo fajne uśmiechy, serducha i puchary. Dariusz napisał, Tetelewski, jeden z ciekawszych live w ostatnim czasie. Brawo dla Was. O wow, dziękuję bardzo. Dziękuję. Sylwia Korzyńska napisała, pięknie się Was słucha, dziękuję za ciekawy temat. Ciekawi goście, powiedziałem, indywidualności, którzy zmieniają świat. Takich gości wyszukuję, także ja też jestem wdzięczny, że Kasia zgodziła się wziąć udział. Katarzyna Basińska, już godzina? Kiedy można jeszcze słuchać i słuchać, mówię, nie? Super, bardzo się cieszę, że Wam się podobało. Jeżeli macie nadal pytania do Katarzyny, możecie je zadawać poniżej, nadal możecie udostępniać, podawać dalej, aby jak najwięcej osób się dowiedziało. No i oczywiście poczuliście to, co rezonuje z Wami, to, o czym Kasia mówi, że jest wartościowe, to również serducha bardzo mile widziane i twarzyczki wow. Podkreślę jeszcze jedną rzecz, że każdy z Was, kto tu był bardzo aktywny w komentarzach, otrzymał wiadomość w Messengerze. Tam jest informacja, jak otrzymać dostęp do zniżki na ten kurs, o którym mówiła nam Katarzyna. Natomiast ten kod dostępu będzie ważny od jutra. Także uwaga, pilnujcie się, bo od jutra będzie można go nabyć. Także to, o czym Katarzyna mówiła, jest w tej chwili w Waszych Messengerach. Poznaj swoją moc. Tak zakończymy ten dzisiejszy wieczór. Kasiu, bardzo Tobie dziękuję za Twój poświęcony czas. Ja również bardzo dziękuję. Za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą. Naprawdę interesujący temat. Myślę, że moglibyśmy go jeszcze bardziej zgłębić. Jak będę w Dublinie, to się spotkamy i zrobimy kolejnego live'a. Zapraszam na tą moją wyśmienitą Karpatkę. Jesteśmy umówieni. Obiecanki. Ja mówię, że ale to przyjadę. Pukaj do drzwi, śmiało wal, otworzę. Świetnie. Tak, komentarze lecą. Justyna Jaglarz zdziwiona, że ona otrzymała. Tak, Justyna Jaglarz. O, lecą komentarze. Urodziliśmy się po to, żeby być szczęśliwym, napisała Marta. Dziękujemy, pozdrawiamy Martę. Basia napisała, mamy tylko jedno życie. Basia Szczela napisała, witajcie. Justyna Jaglarz, dojrzewam ponownie do kolejnego etapu życia. Bardzo dobrze, Justyna. Justyna mówi, że Kasia ma znajomych, także wirtualnie jesteście w znajomych, także super, będziecie mogli się skontaktować. Dobrze, moi drodzy, gratulacje Justyno, gratulacje Dariuszu, gratulacje Katarzyno, Justyno, Basiu, wszystkim, bo jesteście fantastyczni, mega. I cieszę się, że byliście dzisiaj z nami. I tyle. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku Determination. Boom.